Pewnie jesteście zdziwieni, bo pomyślicie, że jest to kanał Zosi, a ja do Zosi na pewno nie jestem podobny, bo w sumie mam zarost i generalnie jestem tęższy i w ogóle. I nazywam się Ekskluzywny Menem, tak na mnie wołają. Ale z Zosią łączy mnie jedna wspólna cecha. Oboje lubimy second handy. I ona, wiem, że już nagrywała jeden materiał dotyczący tego, jak kupować w lumpach. No ale teraz postanowiliśmy połączyć nasze siły i opowiedzieć wam o naszych tipach wspólnych, głównie skierowanych do mężczyzn, bo to właśnie w tej grupie okazuje się, że zakupy w lumpach są jakimś wielkim problemem. Stąd też ja dzisiaj witam was na kanale Zosi, ale nie będę sam, bo tak jest i dzisiaj razem wybieramy się na lumpeksy w Warszawie, a właśnie znajdujemy się na jednym z największych zagłębi, jeżeli można tak to nazwać, lumpeksów, czyli na warszawskiej Pradze. A jak Praga, to i Menel. Dokładnie, ekskluzywny, także dzisiaj wyzwanie mamy, bo takie były komentarze pod ostatnim filmikiem. Zosia, no fajnie, że siebie ubierasz, ale pokaż, jak faceta ubrać. No to co? Czyli to będzie Menel ubrany przez Zosię w lumpach. To nie będzie takie skomplikowane, wbrew temu, co się twierdzi. Ty, ale coś mi pomożesz, dobra? Bo wiesz. Ja będę akceptował albo nie. Dobra, lecimy. Idziemy do pierwszego lumpa. To jest przy ulicy Targowej 15. Jest akurat wyprzedaż. Lecimy. Prawda jest taka, że jest jakiś taki stereotyp, no nie, że w lumpie ciężko jest cokolwiek znaleźć. A prawda jest taka, że tu wszystko jest o tyle łatwiejsze, że tu mamy wszystko posegregowane, czyli spodnie masz przy spodniach, koszulki masz przy koszulkach, kurtki masz przy kurtkach, więc to jest pierwsze ułatwienie, jeżeli chodzi o szukanie rzeczy. Moje ulubione części garderoby, które szukam w lumpie, to są właśnie kurtki, spodnie, koszule. Czasami zwracam uwagę na t-shirty, ale tutaj z reguły ta cena jest nawet w normalnych sklepach jest relatywnie niska, więc jakby nie do końca zawsze zwracam na to uwagę. Ale uważam, że lumpy są świetną okazją do tego właśnie, żeby wyłapać kurtkę. Tą naczkę kupowałem w lumpie. To jest sztos. I zapłaciłem za nią niecałe 200 zł. Ktoś powie, że to jest drogo, tylko patrząc, że to jest kurtka skórzana, to normalnym sklepie kosztowałaby pewnie około 1000, więc myślę, tak, że to jest fajna oszczędność. Myślę, że jeszcze z takim ciekawym designem to nawet więcej. Tak. No? Poza tym, to co jest jeszcze ważne w lumpach, tutaj mamy rzeczy noszone, czyli wiemy już, że one jakby się miały zniszczyć podczas eksploatacji, no to byłyby już zniszczone. A na przykład taka kurtka, która wiem, że była kiedyś już noszona i ona nie jest jakoś bardzo zużyta, to mam gwarancję tego, że będę ją mógł jeszcze długo nosić, no bo jednak się nie zużyła tak szybko, jak na przykład używają się rzeczy z sieciówek. No to tyle tytułem wstępu. Dobre tipy, co mi się tyle podoba. Tyle tytułem wstępu. Jesteśmy przy spodniach. Dobra. I myślę, że tutaj możemy coś popatrzeć. Na pewno trzeba uważać w tych lumpeksach, że czasami mogą być takie ubrania z bardzo starych kolekcji i na przykład są te nogawki takie proste, nie? No właśnie, to trzeba patrzeć pod kątem tego, jaką mamy sylwetkę. Wiadomo, że ja na przykład lubię zwężane do dołu spodnie, bo one automatycznie powodują, że sylwetka jest jeszcze wyższa i powodują, ja na przykład mam tęgą nogę, mam grubszą w udzie, więc chcąc zminimalizować ten efekt, no to szukam spodni, które są lekko zwężone ku dołowi, no bo wtedy automatycznie to mi wyciąga. Chinosy. Kurde, no nie twój rozmiar, ale patrzcie. Moje chinosy w takim kolorze. Fajna, zwężona trochę nogawka, kieszenie, jeszcze z metką. Zobaczcie, jeszcze z metką. Ja mam też z metką. Zobacz, drugie chinosy. Fioletowe. Zobacz, no, w sztosowym kolorze. No. Też niestety nie mój rozmiar, ale... Patrz. No jak najbardziej. No. No Menelu, to będzie dobre. Ja myślę, że... co myślicie? Napiszcie w komentarzu, czy powinienem wziąć te spodnie, czy nie. Chino to jest w ogóle też jeden z lepszych krojów dla mężczyzn. Jeżeli na przykład nie lubicie jeansów, to uważam, że chinosy są świetną opcją do tak zwanych materiałówek, bo je też można lekko podwinąć, tak mniej więcej jak nogawkę w moich jeansach i ona też automatycznie wydłuża nogę do góry. Więc fenomen lumpów polega właśnie na tym, że tu psychologicznie podchodzimy do tematu, że jak coś znajdziemy, no to ten poziom endorfin rośnie, no bo to jest taka zdobycz. Tak, ktoś ostatnio w komentarzu tak nawet napisał pod filmikiem, jak byłam ja w lumpeksach, że najbardziej lubię te emocje, że wpadasz i na przykład znajdziesz coś. Nie wiesz, czy znajdziesz, to się okazuje, że znajdujesz, nie? To ja tak zazwyczaj robię. To było widać w ostatnim filmiku, jak ja się jarałam tam wszystkim. Takich rzeczy nie kupujcie w lumpach, dobra? Koszule z krótkim rękawem, jak już mówiłam, to nie jest tak, że są zakazane, bo w takich nieformalnej wersji mogą nawet bardzo dobrze wyglądać. Latem hawajki mogą być nawet okej, nie? A poruszmy temat, który mnie zawsze ciekawi. Co myślisz? Prawdziwy mężczyzna się różu nie boi. Nie boi. I to mi się podoba. Wiesz, jak ubieram moich klientów, to myślę, że 1 na 10 się zgodzi na różową koszulę. No? No właśnie, a to jest kiepskie, bo jak pojedziemy do Włoch albo do Hiszpanii,
to tam co trzeci mężczyzna nosi różową koszulę i to naprawdę fajnie wygląda, szczególnie latem. Okej, Polacy są dosyć jaśni w karnacji, natomiast latem, kiedy nabierzemy trochę rumieńców, to połączenie takiej koszuli z podwiniętym rękawem i do tego fajnych jeansów, moim zdaniem załatwia robotę. To, że my faceci tak mamy łatwiej, bo wy kobiety musicie bawić się jeszcze dodatkami i tak dalej. A u nas tak naprawdę diabeł tkwi w takich szczegółach jak podwinięty rękaw. Dobra tkanina, dobry krój, dobrze dopasowany, dokładnie. Fajny kołnierzyk, no jasne. I tyle. Kolor. Więc uważam, że różowy kolor jest bardzo niedoceniany i ma bardzo złą renomę w naszym kraju. Dobrze. A wy dajcie znać w komentarzach, co myślicie o różowych koszulach. Nie dla Kamila, ale ta koszula, gdyby nie miała tej kieszonki, chociaż w sumie z nią też nie jest tak źle, ale ja jakoś tak nie lubię tych kieszonek w koszulach. Granatowa koszula, znów podwinięcie rękawów, gdzieś do klubu można wpaść. Jeżeli dobrze leży, to macie fajną koszulę za, uwaga, ile? Jest tu cena? Nie, bo to jest nie, na wagę. To jest na wagę, no ale umówmy się. Dziś 22 zł, no to... Te kilogram to waży no to myślę... na moje 5 zł, 7? No to za piątaka możecie się ubrać do klubu. O, albo wiecie co fajnie do granatowej koszuli wygląda? Białe spodnie i na przykład brązowe, jasne buty. Tam kupujesz Ablowi, Ryana na rynku? To jest to, z czego mogę, jest czego jestem dumny, bo no. Nie kupiliśmy mu ani jednej nowej rzeczy. Wszystko ma kupione na lumpie. Wszystko. Czekam aż dorośnie, parę rzeczy na niego czeka. A. Do momentu podrostu, żeby można było zatem pójść na miasto. Dziecko blogera modowego. Czekają już na niego ubrania jak dorośnie. A ja jak prawdziwa mama. W międzyczasie jeszcze sobie obczajam ubranka dla dzieci. No patrzcie, taka skórzana skurteczka, do tego dżinsy albo spódniczka i mogę wystroić, które jeszcze trochę będzie na nią za duże. Jeszcze jakieś 3 lata, ale ładne. Dobra, pierwszy lump zaliczony. Wyprzedaż była, więc było dużo rzeczy. Ale było parę rzeczy, które przykuło uwagę, tylko że rozmiarowo na przykład. Nie na ciebie, no. Był wymieniany sweter, była fajna parka akurat damska, ale była też kurtka taka zamszowa, sztruksowa, która była też ciekawa, tylko że była za duża. Więc to jest ten minus w lumpach, że tutaj nie zawsze może się udać nam coś znaleźć, no ale to też jakby powoduje napięcie, że wychodzisz, nie znajdujesz w jednym, to idziesz do kolejnego. Lecimy. W ogóle moim zdaniem uważam, że temat lumpów i popularyzacja lumpów, ona bardzo mocno wystrzeliła od jakiegoś czasu. Tak. I raczej tendencja będzie wzwyżkowa, bo okej, sieciówki są i były, są i będą, ale tak, część się zawija, chodzi tylko do e-commerce'u, natomiast świadomość rośnie w społeczeństwie, to znaczy patrząc, że mamy taką, a nie inną sytuację, na przykład klimatyczną i tak dalej, no to lepiej jednak chyba jest zminimalizować konsumpcję nowych ciuchów. I mówi to bloger modowy z pełną tego odpowiedzialnością. Więc moim zdaniem jakby popularyzacja second handów będzie rosła. Kiedy się w końcu tylko odczaruje ten stereotyp, że to się ciężko kupuje, na przykład, albo że ciężko cokolwiek znaleźć. Tak. Właśnie my mamy taki cel tym odcinkiem, żeby to odczarować. Tam się nie udało, ale tutaj się coś czuje, że się uda. Pomimo tego, że właśnie jest wyprzedaż. Jak ty to czujesz, to ja też to czuję. Wchodzimy. Możemy czuć. Zaraz, Zosia. Dwurzędówka. To będzie oczywiście na mnie będzie za krótka, bo ja mam problem z rękawami, ale umówmy się. I teraz chwila prawdy, zobaczmy skład. Hmm. 100% wełęka. That's what's up. Ale jest fenomenalna. I to jest właśnie ten problem. Ty, ale na pewno będzie się zatrzymała. Przyjmiesz, słuchaj. Kupować marynarki z zakrótkimi rękawami. I podwijać je. Ty wiesz, że miałam to zrobić, tylko się zastanawiałam, czy mogę. Ale w modzie nie chodzi o to, żeby trzymać się tylko i wyłącznie tego, co jest w trendzie. Trzeba szukać i kombinować pod siebie po prostu. Więc myślę, że ubolewam, że jest za krótko. Z ciekawości to ile waży. Na wyprzedaży takie perełki. 31,60. Za marynarę. Pokażcie mi teraz sklep, gdzie kupicie marynarkę wełnianą, urzędową za 30 zł. Ja ją biorę. Mamy pierwszy łup. Takie rzeczy tylko na lumpach. Przecierane dżiny też fajne, tylko że za duże, więc szukamy dalej. No. Trochę jest luźna na ciebie, nie? Trochę jest duża. Można kupić w lumpie. Sprzedaż to później w sieci drożej. Na OLX-ie, na przykład.
przejrzyjcie sobie Elixa, tam jest bardzo dużo rzeczy z lumpów. No, ja teraz wyglądasz jak Matrix, serio. Patrzcie, tu jest marynarka na 3 guziki. To już jest trochę old school, już raczej nie nosimy takich marynarek na 3 guziki, nie? Bo to w ogóle sprawia, że tu jest tak wysoko zapięty ten guzik i to mniej korzystnie wygląda. Takie zabudowane, wiecie, stare marynary, to nie. Idzie zadowolony, kupi sobie marynarkę i o! Marynarkę i kurtkę dla młodego. W ogóle jest tak, że moim zdaniem najlepsze lumpy są w najmniejszych miejscowościach. Tak, podobno tak jest właśnie, tak, no. Jak jestem u rodziców w Gołdapi, skąd pochodzę, to jest mała miejscowość na warmińsko-mazurskim, to tam naprawdę idę takie sztosy złapać za dużo niższą cenę, bo wiadomo, że ceny lumpów w Warszawie są relatywnie wyższe, z wiadomych względów. Tak. A w mniejszych miejscowościach są tańsze i ten towar jest mniej przebrany, no. No i tam ludzie są też mniej odważni, więc jak ktoś szuka czegoś modowego, takiego pojechanego, tak, no to idealnie się tam kopuje. W tym lumpie nawet jest dobra muzyka, żeby się lepiej zakupy robił. Znaczy nie, nie, że taki słucham, ale jest dynamiczniej. Ty, Menelo, to byś przymierzył ten kołnierz dziwny. Dawaj, zobaczymy, jak będziesz wyglądał. To jest nawet wełna chyba coś przeczuje, co? Jak dobrze robić zakupy z kimś, kto się zna, od razu sprawdza metki, ja nie muszę tego robić. Zwykle jak jestem z klientami, to ja to robię, ale tu proszę. On pierwszy się wyrywa, jo, sprawdźmy metkę, sprawdźmy metkę. To jest... Menelo to jest bawełna plus poliester. To już nie jest tak spoko. O, Kamil, chyba coś znalazłeś. Kurde, powiem ci w dotyku. No. Clear wood state. Cokolwiek to znaczy. Dobra, ten tak. Nie, nie. Patrzcie, nawet polska marka w lumpeksie, Medicine, ty, Kamil, sprawdź ten skład. Gdzie on mi zniknął? Poszedł szukać, tak się wkręcił, że nie ma go. A ja mu chciałam pokazać, za chwilę mu pokażę, a teraz wam pokażę, że znalazłam sweter z H&M-u, uwaga, skład, 90% bawełna, 10% kaszmir. O, chyba mało elastyczne, nie? Takie, nie, nie, nie. Nie będziesz się czuł. Nie. I za krótkie trochę, no. Powyżej średniej. Naprawdę masz 2 metry? No, powyżej średniej. No, przeważnie się czuję taka wysoka, ale jak jestem z Kamilem, to... Pomóż. O, mamo, czekaj. Miało być tylko o męskich, ale znalazłam coś damskiego fajnego, więc muszę wam pokazać. Ale ładne. Takie ala kożuch. Nie wiem, jaki skład, ale... Sprawdźcie. Poliester, akryl, poliester. I czar prysł. Czy prysnął. To się zastanawiacie, czego akurat Kamila zaprosiłam do mojego kanału. No bo to jest mistrz lumpeksów właśnie, nie? On słynie z tego. Poza tym, to widać, że to jest taki spoko człowiek. No i vice versa. To Zośka też fajna. No i tak sobie posłodziliśmy, wiecie, jest fajnie, miło, no. Kto się zgadza, kciuka w górę. Nie znam nikogo w ogóle z blogosfery, bo jestem taką osobą, która nie planowała tego, że będzie nagrywać na YouTubie. W sensie nie będę, że będę YouTuberką. Nie no, ja to się w ogóle jaram, bo przecież jak ja zaczynałam, to byłam nikim, a ty już byłeś znany, więc tak, wiesz, to jest takie kurde. Później pracujesz i dochodzisz do takiego momentu, że normalnie możesz się ustawić z takim Kamilem Pawelskim, sobie przybijacie piątkę i idziecie razem na lumpy. Dobra, przenieśliśmy się na drugą część Warszawy. Ty wiesz lepiej, gdzie jesteśmy? Puławska, Mokotów. Mokotów, tak. I jesteśmy w bardzo fajnym lumpeksie. Mega miła obsługa. No, ej, ale u nas w ogóle prawie identyczna jak tamta, co mierzyłeś, nie? Tak. Dawaj, sprawdzamy składy. 100% wełny brytyjskiej. I szyte w Wielkiej Brytanii, czyli nie w Chinach. Dobrze, wow. Patrz, Kamil, to jest przykład takiej koszuli, która nigdy nie będzie dobrze wyglądała, nie? Rozmawialiśmy o tym czerwonym kolorze, że bez kitu. Takie coś na przykład, no nie wiem, nie widzę tego w żadnej stylizacji. No. U kobiet tak? No. A u mężczyzn niekoniecznie. No. Tak, bordowy jest fajnym kolorem w szafie męskiej, ale czerwony? Niekoniecznie. Właśnie
ja jakbym się zastanawiała, jakbym miała doradzić ludziom, to też myślę, że dobrym sposobem jest to, co ty mówisz, żeby miksować te nowe rzeczy ze sklepów z używanymi z second handów, że to może fajny wtedy efekt być, tak jak dzisiaj ty jesteś ubrany. Można też iść na przykład w takim kierunku, że basiki, typu na przykład biały t-shirt, który jest podstawą męskiej garderoby, biała koszula, która też jest podstawą męskiej garderoby, dobre jeansy, proste, z dobrą nogawką, z fajnym materiałem. I je możemy kupować na przykład w sprawdzonych sklepach sieciówkowych, które na przykład parają się dobrymi jeansami, tak, a resztę jakby dobierać na przykład bardziej pojechaną odzież. Tak jak twoja dzisiejsza kurtka, no to jest dobry przykład. Szukać sobie tego lubimy. No patrzcie, ale to już fajny kolor. Zobaczmy skład. 70% wełna, 30% nylon. No całkiem, całkiem. Fajny Kamil, kolor. Przymierzyłbyś? No. Dawaj. Zobaczmy, może twój rozmiar nawet. Tak jak mówisz, czerwony nie jest za dobrym nie. kolorem, ale to... To jest taka śliwa, fajna. No. Kurde. T-shirt, nie? Proszę, jaki miks kolorów. Kurde, sztos. No. I do takich właśnie jeansów, w ogóle te jeansy, co masz, jest fajna podstawa w szafie. Też u facetów. Baza, nie? I no. To są rurki, o dziwo, zobaczcie. Właśnie to są te, takie ze stereotypem, nie? Że nie powinny być, a one jednak... Te są skinny, nie te super skinny. Dobra, no jest trochę luźna, nie? Mhm. Ale ty, dawaj, do środka, wkładamy. Za długie koszule niedobrze wyglądają. Nie, dlatego można sobie tak włożyć, właśnie jak Kamil. Tak nonszalancko, nie? Tak jest. No, czyli nie tylko kobiety, faceci też tak mogą nosić, to dobrze wygląda. Dawaj, podwiniemy rękawy. O, są takie dość dopasowane, albo ręka taka duża. Są różne szkoły w ogóle podwijania rękawów, zawsze faceci się mnie pytają o to, ale każda jest dobra, którą ktoś lubi, nie? Ja na dwa razy przeważnie podwijam. O. W mojej ocenie koszula zyskuje, jak ma tutaj rękawy. Tak. Ty, no dobrze jest. Spoko wyglądasz, w ogóle w tym kolorze ci super. Nie? No. Mamy kolejny łup i teraz uwaga, przykład, że nazwa na metce nie świadczy o tym, że coś jest stylowe. Nie, panowie. Prada 1960. Takie buty, nie. Ja powiem szczerze, mam kilka partyków, które kupiłem w lumpie. Okej. Okay. Między innymi toksy takie bordowe, za które musiałbym zapłacić pewnie kilkaset złotych, jak nie więcej. Buty zawsze można zdezynfekować, są te specjalne w pralniach, takie miejsca, gdzie można je odświeżyć. Mm-hmm. Wkładkę można wymienić i w mojej ocenie wcale nie jest to niehigieniczne. Tak mi się wydaje, że bardzo często można dać bardzo fajne buty. W ogóle jak to będzie na tobie wyglądać, bo to czasami się dobrze sprawdza. Najlepiej to na białym t-shircie wygląda, nie wiem jak na tobie. Tak, taki pullover, kardigan, niektórzy mówią na to luźna marynarka. Ty, no całkiem nieźle, powiem ci, wyglądasz. No, spoko. Pod to można jakiś biały t-shirt założyć, albo nawet, nie no, spoko, dobrze wyglądasz, no. No. To jest niby takie proste. Tak. Czasami piękno tkwi w prostocie. Dobra, teraz zobaczycie ekskluzywnego Mnela w całej stylizacji z lumpeksu. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Proszę, spodnie w stylu chino, patrzcie, idealna długość. Do tego klasyczne botki typu chaka boots, zamsz ciemnogranatowy. Pasuje do bardzo wielu stylizacji, do tego oryginalna koszula w składzie 70% wełna, 30% nylon, podwinięte rękawy, rozpięte guziki, koszula włożona trochę do środka. Mamy to. I mamy kolejną stylizację, całą z lumpeksu. Tutaj Kamil ma takie wyzwanie, bo ma 2 metry wzrostu, więc większość marynarek jest po prostu na niego za krótkich. Więc co wtedy robimy? Idziemy do krawcowej i czasami można przedłużyć rękawy. Jest taka opcja, więc wtedy próbujemy, a jeśli nie, w przypadku Kamila można czasem sobie jakoś tak się wspomóc, wiecie, trochę podwinąć je i zrobić z tego taką casualową wersję marynary. I w ogóle to jest takie casualowe połączenie. Marynarka dwurzędowa. Jeśli nie lubicie, bo w ogóle dwurzędowa jest taka powiedziałabym trochę elegancka, trochę taka buduje dystans, to możecie na przykład jednorzędową też wybierać, ale z takiej tkaniny dobrej. I do tego znowu spodnie, buty Chaka Boots. Jak się czujesz, Kamil? Idziemy do kolejnego lupa. No wiesz, taka elegancka, nie? Na przykład do biura. Elegancka koszula. Zobaczcie, za 21 zł
fajna jakościowo koszula. Jak nie będzie pasowała, to pamiętajcie, możecie trochę zwęzić, poprawić u krawcowej i można się ładnie ubrać do pracy. A tu z kolei mamy M65. Ale fajna kurtawa! Ty, dawaj, zakładaj to! 54 na twój rozmiar. Dawaj, zakładaj! Przecież będziemy tak samo wyglądać. M65 miewa taki sznurek w talii, który można sobie go lekko ściągnąć, nie? Fajniej wygląda, no. W talii, brzyki patent. Masz rękawy, które robisz w ten sposób, masz trójkąt, ale możesz je podłożyć i są rzepy w środku. No. Podpinasz sobie. I mogą być proste. Takie proste. Ty. Nie, moim górki. Nie lubisz, nienawidzisz? O, dobra. Zawsze trzeba dbać o preferencje swojego klienta. Jaki słodziak. Zobaczcie. Już za małe na moją. Już jest większa, niestety, ale ładne. Co? Mamy lewis. Tylko są ucie. Ty, no to podwiniemy, zrobimy pinrola i będzie. Idzie mierzyć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeansy, lewisy, czyli Levi'sy, jak niektórzy mówią. Patrzcie, idealnie leżą, tylko poprawiliśmy nogawkę, zrobiliśmy pinrola, żeby wiecie, to fajnie tak wyglądało, więc możecie też tak poprawiać sobie nogawki w spodniach. Koszulka polo, no i ta kurtka. Tak jest. Kochani, mam nadzieję, że wam się podobał nasz odcinek. Ja bardzo dziękuję, Kamil, że się zgodziłeś, żeby wziąć udział w moim odcinku u mnie na kanale. To ja dziękuję za zaproszenie, bo to jest niezła nobilitacja być na kanale takich youtuberek jak ty. Nie no, cieszę się, to jest pierwsza taka znana osoba u mnie na kanale, także naprawdę cieszę się. No i przede wszystkim dziękuję ci za wskazówki, mam nadzieję, że moi widzowie też z tego skorzystali. A oczywiście dajcie znać w komentarzu, jakie są wasze przemyślenia, czy chodzicie do second handów. Ostatni odcinek był mega hitem na kanale, więc mam nadzieję, że też wam się spodoba. No i pochwalcie się waszymi zdobyczami z lumpów, bo to jest chyba najfajniejsze, jakby to, o czym mówiliśmy już parokrotnie, że zdobycze, które się wyławia w second handach, to taka największa przyjemność, więc w komentarzach piszcie, co udało wam się wyłapać podczas waszych zakupów. Tak jest. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym odcinku za tydzień. Cześć! Cześć! I Manel, kurde. Ty napisałaś do mnie, to też wiedziałam, kim już jesteś, bo gdzieś tam mignęłaś mi na YouTubie i też na Instagramie. No. No i ta profeska bijąca z tych filmów, ludzi. Święcie, myślałam, że za tym stoi wielki sztab ludzi. Wszyscy tak Zoszka, myślą! Zoszka, jako linijki zrobiona. Profesor Miodek byłby dumny z polskiego. O, na pewno, nie? Z mojego polskiego, może ten temat pomijmy. W tematach około modowych związanych z modą męską, no to jednak no, świadczy o tym, że robisz to dobrze. Ja jestem też pod wrażeniem, dlatego wam bardzo dziękuję, że jesteście ze mną. To naprawdę jest miłe, że są osoby, które chcą słuchać moich porad. Jak ja to mówię, chyba przesadziłam. Taka jednak, wiesz, trochę taka, jak to się mówi, taka dystyngowana. Czekaj, to jest dobre słowo? Mężczyźni, nie bójcie się dwurzędowych marynarek. Ej, ale jest takie słowo dystyngowana? Jeszcze raz. Jest taka, buduje pewien dystans, bo jest bardzo formalna. Nie, nie ma takiego słowa dystyngowana, nie, nie, wymyśliłam sobie to słowo. Dobra, jeszcze raz. Czekaj.